Jak złapać echo? Aha! Spokojnie, Rosie. Kicku, czy ty też to słyszałeś? Ale co? O! Właśnie to. O! Co to takiego? Dobiega ze szczytu wzgórza. Chodź, sprawdzimy to. Nawzajem. Co ty robisz, dębiaku? Słuchajcie. Nawzajem. Śmiejesz się ze swojego echa. I to bardzo niewychowanego echa. Chodź, dzióbku. Teraz ty spróbuj. Krzyknij coś. Nie mam czasu. Mój przyjaciel Maniek przylatuje na piknik. Do miłego. Tylko spokojnie. Dobrze. Dlaczego echo robi echo? Odgłosy, które wydajesz, odbijają się od drzew i gór i wracają. Dlatego słyszysz je jeszcze raz. Słuchaj. Witaj! Żegnaj! Widzisz? To samo. Chwileczkę. To bardzo śmieszne echo. Ale echo nie odpowiada. Zaraz zrobię dochodzenie. Chodź, kicku. Gdzie się podział skuter? Jak on się dostał aż tam? Pospiesz się, kicku. Oto znowu on. Ach, dzióbku, ty to wiesz, jak zrobić świetny piknik. Cześć, dzióbku. Sam sobie robisz piknik? Właściwie to przygotowuję go dla Mańka, mojego dobrego przyjaciela. Maniek jest cudowny. Zawsze mnie rozśmiesza swoimi dowcipami i figlami. Ha, lubię takie towarzystwo. Nawet nie myślę, że do nas dołączysz. To piknik tylko dla ptaszków. Jesteś pewien, że tyle jagód wam wystarczy? Chyba masz rację. O, muszę się pospieszyć. Lada chwila tu będzie. Nie chcę, żeby pomyślał, że nie jestem gościnny. Pa, dzióbku. Smacznego życzę. Pa, Filipie. O, dziwne. Ruszę. O, bardzo śmieszne, Filipie. Ha, ha. Nie wydaje ci się, że Bruno jakoś inaczej wygląda? Ma okulary! Co? Witaj, Rosie. I ty, kicku. Czy wiesz, że na twarzy masz namalowane okulary? O, to zabawne. Kiedy zaczynałem drzemkę, jeszcze ich nie miałem. Słyszałeś już to śmieszne echo? Śmieszne echo? Co to jest śmieszne echo? No dalej, kicku. Pokaż mu. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Nie słyszałem. Gdzie jest ten Maniek? Zaczynam być głodny. Może tylko parę jagódek, żeby mi nie burczały w brzuszku, zanim przyjdzie Maniek. Rosie i Kicek. Może oni rozwiążą tajemnicę zaginionej muzyki?
Witaj, Zofio. O, co się stało, Olu? O, to mój flet. Nie chce mi zagrać. I bardzo ciężko się w niego dmucha. Czy flet, który nie gra, nie jest po prostu patykiem? Chyba się zepsuł. Albo zablokował. Spójrz, tu chyba jest coś napisane. Ha, ha, nabrałem cię. Jakiś psotnik chyba cały czas nas dzisiaj nabiera. Najpierw był nasz skuter. Potem namalowane okulary Bruna. A teraz flet Oli. A kto jest największym psotnikiem wśród nas wszystkich? Filip! To ty jesteś echem, Filipie? Słyszę odgłos psotnego ptaszka. A ja słyszę odgłos psotnego chłopca. Chcesz nabrać tego, kto nas nabiera, Olu? Tak! Chodźmy! Gdzie jest ten maniek? Może powinienem trochę wyrównać miseczki. Maniek ma nieco za pełną. Och, to był chyba najlepszy dzień. Och, co to? Jagódki? Uwielbiam jagódki. Ła! Hej! Okej, Rosie. Teraz. Oh. Znowu nie trafił. To jest świetny trik, żeby przyczepić jagódki do wędki, Rosie. O! Oh! Nie ruszaj się! Okej. Okay. Spokojnie. Bum! Och, bardzo sprytne. W zasadzie muszę przyznać, że to był świetny trik. Nie taki świetny jak twój trik z echem. Jaki trik z echem? No wiesz, ten, w którym my krzyczymy... Pęczki! Tak, a ty odpowiadasz? Orzeszki. Jeśli Filip jest tu, a echo jest tam, to kto... Więc to nie byłeś ty, Filip? Pewnie, że nie. To kto to może być? Chcę złapać to echo. I chyba już wiem, jak to zrobić. Czy możesz nadal wołać do echa, dębiaku? No jasne. Nawzajem. Idźcie za echem. Nawzajem. Tam, patrzcie. To ty jesteś echem. Witam. Tak, chyba na to wychodzi. Jesteś maniek, prawda? Dziubek mi mówił, że jesteś bardzo śmieszny i miał rację. No cóż, nie umiem się powstrzymać. A nie miałeś być na pikniku u dzióbka? O nie. O, tak dobrze się bawiłem, udając echo, że zupełnie zapomniałem. Zapomniałeś o dzióbku? O, nie spodoba mu się to. O, a to lepiej już lecę. Pa! O, przepraszam za spóźnienie, dzióbku, ale jestem i to bardzo głodny. Mógłbym zjeść obie. Fajnie byłoby, gdyby coś takiego rzeczywiście istniało. Co takiego, kicku? No wiesz, a coś, co powtarza te same rzeczy, co my powiemy. Masz na myśli echo? Słucham? Echo! Przepraszam, ale nie usłyszałem. Echo! Jeszcze raz? Bardzo śmieszne, kicku.
Tak myślałem. Problem z bańką. Następna leci! Pudło! Uwielbiam bańki. To dobrze, bo już lecą następne. O, Filip jedzie. Cześć wszystkim. Patrzcie, co potrafię. Chcecie zobaczyć super strzał? Jest genialny. Lecą nowe. Ej, Bruno! Filip, nie chcesz popuszczać z nami baniek? Przełącz się. Rozy i Kicek są wspaniałymi bańkotwórcami. Mój super strzał jest lepszy. Leci kolejna. Rozy i Kicek chyba lubią puszczać bańki. Skacze, skacze, skacze. Hop, hop, hop. Cześć, Filipie. A ty nie puszczasz baniek? No co ty? Bańki są nudne. Serio? Zawsze myślałem, że są niezwykłe. Tak czy inaczej, idę odwiedzić Olę. Obiecała, że namaluje mój portret. A, rozumiem. Myślałem, że to jakiś kostium. Ho, też coś. Bańka, bańka! Skacze, skacze! Patrzcie! Gdzie Rozy i Kicek nauczyli się puszczać takie ładne bańki? O, ile można gadać o tych cudownych bańkach Rozy i Kicka. Ja też umiem robić fajne rzeczy. Na przykład grać w piłkę. I też potrafię puszczać bańki. Zobaczycie, udowodnię wam. Moje podobizny zdobiły już wiele ścian, Olu. Ale ta będzie najpiękniejsza. O, patrz, Sofio, bańka! Jaka delikatna i czarująca i... Cich! I łaskocząca! Już jestem! Jaką przyjąć pozę? Zrelaksowaną? Dramatyczną? A może zastygnąć w bezruchu? Wybacz, Dzióbku, właśnie kończę malować Sofię. Czy mógłbyś się trochę przesunąć w lewo? Ale myślałem, że namalujesz mnie. Tak, pewnie, że namaluję. Tylko skończę malować Sofię. No a ile ci to jeszcze zajmie? Olu, mogę pożyczyć twój hula hop? A, tak, jasne. Wielkie dzięki, na razie. Jak letni wietrzyk. W jednej chwili jest, w drugiej już go nie ma. Cześć, Filip. Cześć, Bruno. Czy mogę pożyczyć twój dmuchany basen? No jasne. Wspaniały dzień na pływanie. Nie po to go pożyczam. To po co ci on w takim razie? Ha, zobaczysz. Raz... Dwa. Dwie krople wystarczą. Nasz płyn do baniek jest już bardzo mocny. Może zrobię jedną bańkę na próbę? Rozy, Cicku. Cześć, Filip. Macie jeszcze trochę tego płynu? Tak, mnóstwo. No, to jeżeli mi go pożyczycie, to pokażę wam największą bańkę na świecie. Dobra. Ale wlewaj bardzo mało. Jest naprawdę mocny. Czy to już moja kolej? Dobra. Teraz dodamy płynu. Wlej dwie krople. Jedna, druga. Najlepiej, jak wleję cały. Piękny obraz, Olu. Ale co z Dzióbkiem?
chciałam. Jeszcze nie. Dzióbku, może chcesz iść z nami? Filip będzie puszczał bańki. Filip? Przed chwilą mówił, że bańki są nudne. Uwaga! Za chwilę zobaczycie największą bańkę w historii całego wszechświata. O, dobra robota. Ładna bańka. Nie chcę ładnej. Chcę dużą. Teraz musi się udać. Patrzcie! Szkoda, że Ola nie może malować szybciej. Czekałem już tak długo. To działa! To działa! Uważaj, Filip! Patrz na drogę! Filip! Patrzcie! Moja ogromna bańka! Wypuść mnie! To dziwne. Bańki zwykle szybko pękają. Chodź, Kicku. Trzeba uratować Dzióbka. Jak my go stamtąd wydostaniemy? Może bańka po prostu pęknie? Wątpię. Pozużyłeś cały nasz płyn. Zrobiłeś bardzo, bardzo mocną bańkę. Filip. O-o. Ratunku! Łapać bańkę! Dzisiaj nie będę robił absolutnie nic. Ratunku! O, Dzióbek! O, tylko nie w moje pranie! Nie! O! Ups! Wybacz, Bruno, ale mamy problem z bańką. Ojej, ale z ciebie artystka. Dziękuję! Ale gdzie jest Dzióbek? Kolej na jego portret. Jest już za tobą. Uwaga! Wypuśćcie mnie! Jak my go tutaj ściągniemy? Nie mam pojęcia. To wszystko moja wina. Chciałem pokazać wam, że jestem też w czymś dobry. Bardzo mi zależało, żebyście podziwiali mój super strzał. A czy mógłbyś go nam pokazać teraz? Kopnij piłką w bańkę. Może pęknie. Machaj skrzydłami! Machaj! No tak. Nikt nie umie kopać piłki tak dobrze jak ty. I nikt nie umie zrobić takiej dużej bańki, mam nadzieję. Czy możesz mnie teraz namalować? Nie muszę, już to zrobiłam. O, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Rosie, dlaczego bańki są zawsze okrągłe? No, to dlatego, że... takie już po prostu są. Chciałbym zrobić kwadratową bańkę. Albo ogródkowatą. A może taką w kształcie Rosie? Byłaby śmieszna. To najlepsze bańki, jakie dzisiaj widziałam.